Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z przewodnika po Lies of P. W tym również przewodniku pokażę wam, jak zdobyć platynę, choć jest to nieco bardziej skomplikowane, bo musimy grę przejść dwukrotnie, nie mamy wyjścia. Ale pokażę wam, jak to zrobić w miarę optymalnie, żebyście nie mieli większych problemów. Grając po raz pierwszy w LoPa miałem naprawdę sporo problemów. Męczyłem się w pewnym momencie, bo ta gra ma strasznie dziwny balans. Normalni przeciwnicy są właściwie praktycznie tieru minibossów, mają mnóstwo HP i bardzo ciężko się z nimi walczy. Na całe szczęście wyszedł ostatnio patch, który zmniejszył ilość HP właśnie tych przeciwników, mamy znacznie większe okno parowania, mamy lepszy drop rate, jest sporo takich zmian, które naprawdę w tym momencie ułatwiają tę grę dosyć mocno, tak samo jak zmniejszenie ciężaru poszczególnych talizmanów, które są naprawdę mocne, ale wcześniej właśnie ważyły po 21 nawet jednostek, tyle co jakaś turbo ciężka broń. Teraz ten ich ciężar został zmniejszony o 6-7 jednostek nawet w niektórych przypadkach. To jest pierwszy odcinek oczywiście pilotażowy, dojdziemy sobie do hotelu Krat, pokonamy pierwszego bossa i tutaj postaram się wam wytłumaczyć takie podstawowe zasady walki. There you are. I've been looking all over for you. Jeśli chodzi o builda, to będę używał builda właśnie pod statystykę zaawansowanie. Tutaj mamy kilka statystyk. Mamy motorykę, czyli po prostu siłę, technikę, jako zręczność oraz zaawansowanie. To jest taka statystyka lekko, można wręcz powiedzieć, że magiczna. Tylko tutaj akurat odpowiada ona dotek, czyli takich, wiecie, obrażeń w czasie, czyli przypuśćmy ogień, błyskawice, czy też kwas i tym podobne. I podnieśmy sobie oczywiście jeszcze lampkę z Jiminim. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. I mamy lampę monadów. Lampa monadów to jest taka właśnie troszeczkę lampka jak w Bloodborne, po prostu jeśli sobie użyjemy, czy też w Elden Ringu, mamy światło i przy okazji ta lampka będzie nam za jakiś czas tam dopuszczać taki mały lore, czy też wyjaśnić tam, w którym miejscu się znajdujemy, gdzie mamy iść i tym podobne. I oczywiście również w tym oto poradniku, czy też w tej oto grze, będę starał się troszeczkę tam chwytać tą fabułę, żeby wam wyjaśnić co nieco w trakcie, żebyście mieli po prostu pełny obraz na sam końcu. Let's get you out of there. Find something that might help. A fabuła w LoPie akurat nie jest taka skomplikowana, nie musimy zbytnio jej szukać, wszystko jest podane nam w miarę na tacy. Jeśli przejdziemy sobie do końca pierwszego wagonu, to możemy właśnie wybrać sobie jedną z trzech broni. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Sophia jest naszą taką strażniczką ognia, spotkamy ją właściwie w samym hotelu dopiero. I mamy trzy archetypy. Archetyp siły, archetyp zręczności, archetyp równowagi. Jeśli naciśniemy sobie trójkąt czy też Y, to możemy zobaczyć głównie statystyki. Do noszenia broni w tej grze nie potrzebujemy statystyk. Nie musimy mieć, przypuśćmy, 20 siły, żeby nosić jakąś broń. Nie ma znaczenia, mamy tylko skalowanie. Dlatego nieważne, ile macie punktów w motoryce, czy w technice, czy w zaawansowaniu, możecie nosić każdą broń, ale będzie zadawać mi obrażeń w zależności od tego, jak mało macie danej statystyki, która ma najlepsze skalowanie. Jeśli chcecie mieć grę znacznie łatwiejszą, jeśli chcecie mieć grę w miarę przyjemną, weźcie sobie albo zręczność, albo równowagę, nie bierzcie siły. Ja grając po raz pierwszy w LoPa grałem siłą i niestety nie był to dobry archetyp. W tej grze mamy coś takiego jak właśnie stagger point, czyli tak jak na przykład parujemy w Dark Soulsach, czy też deflektujemy w Sekiro i schodzi postura przeciwnika i w pewnym momencie możemy zadać mu cios krytyczny. Tutaj jest podobnie, bo mamy tu mechanikę deflektowania, czy też parowania jak Sekiro. Po udanym parowaniu kilku razy zdrowie przeciwnika, czy też bossa zabarwi się na kolor biały i musimy mu zadać silny atak z naszej broni. I wtedy dopiero wejdzie w stagger i możemy zadać mu cios śmiercionośny. W tym przypadku, czyli taki cios krytyczny. I to jest właśnie największy problem samych ciężkich broni, bo jak możemy zaatakować bez problemu przeciwnika bronią ciężką, mimo że jest wolna, tak jeśli chodzi o zaatakowanie przeciwnika ciężkim atakiem, to ta broń jest turbo wolna. W tej grze to będzie straszna udręka, dlatego zdecydowanie polecam wybrać równowagę bądź zręczność. Ja wybrałem sobie równowagę, bo po prostu szabla jest naprawdę mega mocną i dosyć szybko bronią. Destination Hotel Krat. Recommend escaping from this location.
nie musimy iść do hotelu Krat. Jeśli chodzi o szable, to tak jak widzicie, skaluje się C od motoryki oraz C od techniki, nie mamy żadnych wymagań dotyczących statystyk. Można dosłownie na każdej postaci nosić tą szablę i zaraz również będziemy mogli sobie kupić dwie pozostałe bronie, których nie wzięliśmy na początku gry. Możemy wyjść na zewnątrz. I będziemy szli właśnie w stronę hotelu Kratz. Walka w tej grze nie różni się prawie niczym od tej w właśnie jakikolwiek Soulsach. Poza tym, że mamy strasznie krótki dash, strasznie krótki odskok. Im mniej udźwigu mamy, tym oni są oczywiście dłuższy. Ale w pewnym momencie, gdy zaczniemy nosić różne talizmany, które ułatwią nam troszeczkę grę, to naprawdę może stać się to uciążliwe. Dlatego pamiętajcie, że możecie również deflektować przeciwnika, tak jak w Sekiro. Tylko to okno parowania jest nieco mniejsze. Nieco krótsze. Jeśli chodzi o samo deflektowanie, czy też parowanie, to zobaczcie na samym pasku, na pasku zdrowia, na górze, mamy taki przyciemniony na ciemny kolor zdrowie. To jest właśnie taka mechanika jak Rally w Bloodborne. Tak samo ma przeciwnik, niestety. Jeśli po prostu uderzy nas, my blokujemy bronią, to możemy odzyskać to zdrowie, jeśli zaatakujemy przeciwnika kilkukrotnie. Dlatego, jeśli chodzi o deflektowanie w tej grze, to polecam zdecydowanie nacisnąć deflekt w odpowiednim momencie, ale potem przytrzymać ten blok. Więc nawet jeśli nie uda wam się sparować, to zawsze możecie odzyskać to zdrowie poprzez atakowanie później przeciwnika. Blokujemy. Jeśli nie wszedł deflekt, możemy zablokować cios i odzyskać swoje zdrowie poprzez atakowanie właśnie przeciwnika. Takie zdecydowanie moim zdaniem najlepiej. Nie naciskamy po prostu raz, tylko naciskamy i trzymamy. Naciskamy i trzymamy. I teraz po prawej stronie możemy zebrać koło zębate. Podczas właśnie eksplorowania lokacji będziemy zdobywać nowe przedmioty, które będą jakimś tam nawiązaniem, czy też będą działać tak samo jak przedmioty właśnie w Soulsach. Koło zębate jest jednym z nich. Koło zębate jest to po prostu taki otoczek z Bloodborne na przykład, który możemy sobie rzucić przeciwnika, zadajemy niewiele obrażeń, ale możemy ściągnąć jego uwagę na nas. To jest całkiem przydatne w wielu kwestiach. Tutaj jeszcze nie zapomnijcie, oczywiście mamy ogniwa pulsu, czyli estusy, bądź też flaszki. Zobaczcie, teraz wam pokażę, jak działa otoczek, jeśli rzucimy sobie właśnie kołem zębatym. Tylko pamiętajcie, że on zawsze nasza postać podkręca od prawej strony, dlatego lepiej jest wysunąć się bardziej na lewo. I tak samo w tej grze również możemy parować, parować, backstabować przeciwników. Oczywiście nie każdych. Musimy wziąć poprawkę na to, że przede wszystkim muszą być to właśnie humanoidalni przeciwnicy. Jeśli są znacznie więksi od nas, to też nie zadamy backstaba, takiego ciosu właśnie w plec. Jeszcze po lewej stronie mamy na ławce jeden przedmiot. Jest to fragment swojego ergo, czyli taka nasza mała dusza. I tu również mamy mechanikę drzwi, które są zamknięte z drugiej strony. Tylko po prostu, jeśli naciśniemy z tej strony, to poradzi nas prąd. Zobaczcie, jeśli spojrzymy sobie na drugą stronę, mamy taki czerwony przycisk, czy właściwie czerwoną lampkę. I tam możemy nacisnąć przycisk. Możemy wejść na górę. I normalnie musimy progresować właśnie idąc tutaj na górę. Tylko niestety chwilowo nie mamy klucza. Pracownik stacji ma klucze. I pracownik stacji jest to właśnie taki pierwszy mini boss, który może wam sprawić jakiś tam problem. Idziemy teraz na lewo. I również w tej grze, moi drodzy, mamy przeciwników, którzy będą do nas strzelać bronią. Tylko tutaj akurat w tej grze możemy deflektować te pociski, tak jak również w Sekiro. Jeśli nam strzeli, możemy zdeflektować w odpowiednim momencie, bądź też po prostu zablokować obrażenia. I nabije nam się ta cała garda. Dlatego na początku warto sobie wyciągnąć jednego kumpla. A dopiero potem zająć się tamtym strzelcem. I też możecie spokojnie unikać pocisków, jeśli będziemy odbiegać na lewo bądź prawo, gdy biegniemy na sprincie. W tej grze również, moi drodzy, mamy mnóstwo pułapek, tak samo jak i w Soulsach, dlatego przed każdym wejściem do pomieszczenia, jeśli widzicie jakiś przedmiot leżący na ziemi, no to nie jest zwykły przedmiot. Zazwyczaj stoi przy nim jakiś jego kumpel.
I tutaj jest to strasznie obvious. Jak będziecie sobie grać w tą grę, przejdziecie do mniej więcej połowy, to potem zobaczycie, że to jest naprawdę obvious. Ci przeciwnicy non-stop praktycznie pojawiają się w tego typu miejscach. Czy też będą stać gdzieś za ścianą, czy też będą wisić gdzieś na górze i wam zeskoczą na głowę i tak dalej. Zawsze po prostu się rozglądajcie. No i mamy termit, czyli taki mołotow, bądź też ognista bomba zapalająca. Elementy w tej grze, takie właśnie jak ogień, błyskawice i tym podobne, są naprawdę cholernie mocne. Jeśli macie, używajcie, możecie kupować sobie naprawdę mnóstwo sztuk tych przedmiotów i warto to robić. Ja wam będę pokazywał właśnie, jak pokonywać różnych bossów. W wielu przypadkach te termity, ogniwa pulsu i tym podobne nam się naprawdę przydadzą do tego typu rzeczy. Tutaj mamy po raz pierwszy właśnie tutorial, jak zrobić backstaba. I tu na dole już słyszymy, jak pracownik stacji stuka sobie w ziemię tą pałką. I ten oto właśnie jegomość ma dla nas klucz, dzięki któremu wyjdziemy na zewnątrz. Możemy podnieść sobie notatkę pasażera. Jeśli ktokolwiek znacie tę wiadomość, uciekaj jak najszybciej ze stacji i za wszelką cenę trzymaj się z dala od poczekalni. Widziałem tam wielką marionetkę mierzącą ludzi na śmierć. Drzwi są zamknięte, ale nie wiem, czy to pomoże. Przynajmniej ludzie nie otworzą ich w najgorszym momencie. Wkrótce umrę i chcę jakoś pomóc, nawet jeśli ta pomoc jest marna. Błagam, niech ktoś to przetrwa. I mamy właśnie z notatki informacji o tym, że musimy zdobyć klucz z tego jegomości. I jest on takim właśnie pierwszym minibossem. Przed patchem byłoby naprawdę ciężko z nim walczyć, uwierzcie mi. I to jest akurat na plus. Tutaj też mamy pewną pułapkę. Mamy z jednego właśnie ziomeczka ze świecznikiem. Po schodach zaraz będzie wchodził kolejny i po lewej stronie jest jeszcze jeden. Jeśli uda nam się zadać szybko backstaba, to możemy praktycznie spokojnie się wycofać i ściągnąć uwagę tego, który wchodzi po schodach. Nie wychodźcie jeszcze za ten słupek. I został jeszcze jeden. No i proszę. I możemy jeszcze podnieść tutaj na ziemi Dragon Soul Ergo. Po prawej stronie, też nad moją bronią, mamy taki biały pasek. On świadczy o tym, że nasza broń się tępi, niszczy się po prostu. Jeśli ją zniszczymy, będzie zdawać znacznie mniej obrażeń. I teraz na samym początku otrzymujecie osełkę. Czy też ostrzałkę w tym przypadku akurat. Jeśli po prostu sobie zjedziemy, możemy przytrzymać B, sorry, X albo kwadrat na PlayStation i mamy na ostrzoną broń, czy też naprawioną w tym przypadku. Pamiętajcie o tym, naprawdę w trakcie walki może być ciężko czasami użyć wam ostrzałkę, ale lepiej się wycofać i na ostrzy sobie broń, niż ją po prostu zniszczyć. No i mamy też tutorial dotyczący samego mechanizmu. Zanim zawalczymy sobie jeszcze z tamtą marionetką, zbierzcie sobie tutaj z ziemi katalizator baśni. Jest to przedmiot użytkowy, który ładuje wam ten niebieski pasek, jeden, pod paskiem wytrzymałości. No i możemy otworzyć skrót. Teraz gdyby coś poszło nie tak, będzie po prostu łatwiej przejść przez te drzwi, aniżeli lecieć górą raz jeszcze. Teraz ta marionetka. To jest taki pan policjant, on jest dosyć trudny. Na szczęście po nerfach nie jest aż tak trudny. Jeśli zdobyliście na początku ten termit, warto w niego od razu rzucić tym termitem, bo to jest zawsze 400 obrażeń chyba, czy 300. To jest naprawdę całkiem sporo. Teraz pamiętajcie, że przeciwnicy zwyczaj w tej grze mają jakieś kombosy. Nigdy nie starajcie się właśnie atakować od razu po jednym z deflekcie, bo to nie ma sensu. Na początku blokujemy kilka ciosów, jeśli widzimy, że możemy zaatakować, to wtedy atakujemy. Nabiję mu ten cały biały pasek, jeśli teraz zadam mu cios silny, mocny. Dostaje właśnie takiego magicznego stagera i możemy mu zadać śmiercionośny atak. Tylko zanim to zrobimy, zaatakujcie go jeszcze 2 razy, bądź też jednym silnym atakiem i dopiero wtedy zadajcie mu cios śmiercionośny. Zadacie mu znacznie więcej obrażeń i będziecie mieli dużo mniej męczenia się z nim w trakcie walki. I po jego pokonaniu otrzymujemy klucz do głównego wejścia na dworzec centralny oraz kolejną ramę. Rama to jest właśnie taki nasz pancerz, który zwiększa stopień redukcji obrażeń fizycznych, tylko i wyłącznie.
i po prostu staje się z czasem coraz cięższy. Możemy założyć, czemu nie, mamy na razie udźwig poniżej 50%, jest ok. Tutaj jeszcze na ciele, zaraz obok, możemy podnieść koło zębate kolejne. No i dobra, wracamy. Możemy przejść teraz na prawo i otwieramy drzwi na dziedziniec. Stargazer, nasze ognisko Lights of P. I przy tym Stargazerze dostaniemy informację o tym, że możemy faktycznie wbijać poziom dla naszej postaci. It's called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. I to jest bardzo ważne, bo Sofia nam to mówi, że możemy wbijać tutaj poziom, ale nie w nieskończoność. Dopóki nie dojdziemy do Hotelu Krat, będziemy w stanie właśnie wbijać ten poziom przy Stargazerach, czy też przy ogniskach. Później tylko Sofii. I teraz jeśli chodzi o levele, zawsze sobie warto ewentualnie lekko podbić witalność, bo to nam pozwala właśnie zwiększyć to odzyskiwanie gardu, czyli ten rally, daje nam troszeczkę zdrowia i oczywiście odporności na poszczególne elementy. To jest akurat spoko. No i potem to już zależy tylko i wyłącznie od tego, co chcecie robić. Jeśli podbijemy sobie potencjał, to zwiększamy sobie oczywiście obciążenie, czy też sam pasek legionu, czyli mocy naszej łapki lewej ręki. Wigor zwiększa nam po prostu energię, motoryka siłę klasycznie, technika to jest zręczność, no i zaawansowanie zwiększa nam obrażenia od elementów oraz daje nam sporo również odporności. I zwiększa nam legion, to jest naprawdę niezłe. Ja po prostu będę leciał sobie w zaawansowanie, troszeczkę w zdrowie pewnie, troszeczkę jeszcze w potencjał. Mam już pewien zaplanowany build i naprawdę powinien on bez problemu działać. Dobra, no i możemy zacząć czyścić. Ważna jeszcze informacja, przy Stargazerze oczywiście mamy magazyn, możemy sobie chować rzeczy, czy też brać ze skrzynki poszczególne itemy. Na tym placu mamy kilka przedmiotów, możemy na początku przejść na prawo. Będę wam pokazywał wszystkie przedmioty w lokacji, mimo że nie są one może ważne. Ale jeśli chcecie, wiecie co, wyczyścić wszystko, no to oczywiście w tym poradniku to znajdziecie. Mamy pieseł, to jest nowy przeciwnik. Jest on takim samym piesełem właśnie jak w Soulsach. Również irytującym turbo. Ale potem jak już zdobędziemy jedną rączkę, to będzie znacznie łatwiej z nimi walczyć. Teraz przy wozie podnosimy jeszcze fragment swojego ergo. Możemy się trzymać na razie jeszcze prawej strony. Tutaj po lewej stronie mamy jeszcze przeciwników. Zaraz przy ławce podnosimy fragment jasnego ergo. Tu jeszcze możemy wyjść na górę. Uwaga! Mimo że przeciwnik leży sobie na ziemi i udaje martwego, to nadal może wstać i może wam naprawdę zrobić nieprzyjemną sytuację. Zanim przyjdziecie, po prostu zastanówcie się dwa razy, czy chcecie tam wchodzić. I tutaj mamy na ziemi jeszcze koło zabate. To są drzwi zamknięte na kłódkę, niestety tego tutaj przejść nie możemy. Wracamy na dół. Po prawej stronie mamy właśnie normalną drogę progresji, ale my przejdziemy sobie jeszcze na lewo. Jest kilka przedmiotów i tam mamy jedną z notatek właśnie lorowych. Tutaj uwaga, będzie kilka piesełów. Warto właśnie podchodzić sobie od tej strony. I na początku ściągnąć uwagę tego pieseła. Możemy go rzucić koło zębate. Kilka marionetek w stanie. Tylko chcemy właśnie jak najszybciej na początku wyciągnąć pieseła jak najdalej. Teraz przyjdzie kolejny. Cały czas obijamy pieseły i wycofujemy się do tyłu. Pieseły są szybsze niż marionetki, więc tak będzie zdecydowanie bezpieczniej.
Jak widzicie, jest pewien problem właśnie w wyciąganiu przeciwników pojedynczo, używając koła zębatego. Bo koło zębate uderza przeciwnika, zadaje mu jakieś obrażenia, ale też wywołuje jakiś tam pewien hałas. Nie wiem, czy to jest proximity po prostu. Jeśli rzucacie właśnie koło zębate w miejsce, gdzie jest kilku przeciwników w jednej grupce, to uwaga, bo raczej nie ściągniecie uwagę jednego przeciwnika. Zaraz koło wozu podnosimy jeszcze katalizator baśni, ponownie przedmiot, który ładuje nam ten pasek. No i tutaj jeszcze mamy na skrzynce lore, echo kratu. Wielka wystawa w kracie została przełożona, decyzję tę podjęto w celu ochrony mieszkańców, dopóki paraliżująca miasto furia marionetek nie zostanie opanowana. Niedawne wydarzenia rozpoczęły się na ulicy Rozy Izabel i pochłonęły dotąd setki ofiar. Choć ich przyczyna pozostaje nieznana, liczba poszkodowanych i skala zniszczeń stale rosną. W trakcie przedłużającego się kryzysu pracownia i kompania Veniniego, największa w kracie fabryka marionetek, ogłosiły, że zapewnią mieszkańcom niezbędne zapasy i zrobią wszystko, aby załagodzić tę sytuację. Specjalna grupa bada ewentualność kompletnej klęski Wielkiego Przymierza. Podczas gdy miasto szykuje się na nawrót zespołu petryfikacji, mieszkańcom prowadzono w trosce o ich bezpieczeństwo pozostawanie w domach. Wielu obywateli próbuje jednak uciec poprzez dworzec centralny, co jedynie pogłębia chaos. Ta notatka dostarczyła naprawdę wielu informacji mega przydatnych i ważnych, które na pierwszy rzut oka mogą być kompletnymi bredniami. Mamy jakąś tam furię marionetek, mamy jakąś wielką wystawę, mamy również informacje o Wielkim Przymierzu i zespole petryfikacji. To wszystko będzie tłumaczone w trakcie gry, więc nie będę na razie tego spoilerował wszystkiego tutaj dookoła, ale właśnie najważniejszą informacją jest to, że jest jakaś tam furia marionetek, czyli te marionetki wszystkie atakują wszystko, co popadnie dookoła, przede wszystkim ludzi, bo wpadły w furię. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, w sumie może wam opowiem troszeczkę jeszcze o samych atakach Fable, czyli to są ataki baśniowego kunsztu. Na dole przy broni, jeśli sobie przełączymy widok, mamy informację właśnie dotyczącą poszczególnych ataków. Mamy burzę cięć, wielokrotne cięcie wroga znajdujące się przed tobą wymaga od nas 3 punktów, czy też 3 pasków faktycznie baśni. No i mamy jeszcze koncentrację, która tymczasowo zwiększa nasz atak. Każda głownia oraz ten kojeś ma zupełnie inne baśniowe kunszty i tak samo również dotyczy to broni specjalnych. Tamtych broni nie możemy rozkładać, ale mają jakieś tam sobie unikalne umiejętności. I jeśli teraz spojrzymy na prawo, na dole ekranu, mamy właśnie sposób użycia tych baśniowych kunsztów. Można nacisnąć Y, przez co atakujemy właśnie cięciem, bądź też przytrzymać LB lub L1 i nacisnąć ponownie Y. To otrzymujemy właśnie baśniowy kunszt w postaci zwiększenia sobie ataku. I on trwa jakiś tam czas. Uwierzcie mi, że baśniowy kunszt w tej grze jest naprawdę turbo mocny. Są różne takie kombinacje właśnie tych kunsztów, które potrafią trywializować w większości przypadków walkę z danymi przeciwnikami, czy też z danym bossem. Jeśli spotkamy, czy właściwie znajdziemy jakąś broń, która naprawdę będzie mocna, to wam o niej opowiem również. Tutaj mamy drzwi, które są w pewnym sensie skrótem, chociaż jest to niezbyt przydatny skrót, bo zaraz obok mamy, zobaczcie, kolejny Stargazer. Ale weszliśmy tutaj na górę tylko po to, żeby zabić tego oto jegomościa w plecy. Jest to pan, ponownie, strzelec. No i tutaj również możemy robić ataki z wyskoku. Też warto tego używać, kiedy macie okazję. Naprawdę się przydaje. I idziemy dalej. Uwaga, piesu. Wychodzimy na nabrzeże. I tutaj, teraz po lewej stronie, na schodach, mamy fragment jasnego ergo. I tutaj również zaraz poleci telefon. Ja wam pokazuję ten telefon nie przez to, że możemy teraz wejść z nim w interakcję, czy otrzymujemy jakieś naprawdę konkretne informacje. Po prostu pamiętajcie o telefonach. Jeśli usłyszycie gdzieś dźwięk dzwoniącego telefonu, odbierzcie. To jest ważne, jeśli chcecie zdobyć platynę. Oraz po prostu jest właśnie z tym związany jakiś tam większy questline. Idziemy dalej i tutaj pojawi się nowy przeciwnik, który również będzie właśnie takim mini-bossem. Ale również otrzymamy informację dotyczącą ataku furii. To są właśnie takie ataki Mikiry z Sekiro. Po prostu nie możemy tak po prostu nacisnąć uniku i uniknąć tego ciosu, chyba że się oddalimy wystarczająco daleko, ale możemy oczywiście skontrolować to parowaniem, doskonałą gardą. Jeśli w odpowiednim momencie naciśniemy blok, to sparujemy ten atak.
Te ataki są względnie mocne. Ten przeciwnik jest względnie mocny, ale na szczęście został zlepiony. Jak widzicie, jeśli zablokowałem cios, to i tak dostaję obrażenia pełne, niestety. Atakujemy, kiedy możemy i staramy się właśnie deflektować, bądź też unikać ciosów. Możecie unikać, jak najbardziej, tylko te uniki, pamiętajcie, są dosyć krótkie. Możemy się wycofać, uleczyć. Jeszcze pokażę wam baśniowy kunszt. Jest całkiem mocny. Po jego pokonaniu otrzymujemy niczego ciekawego, po prostu jest to taki właśnie przeciwnik zapchaj dziura, czyli postawmy trudnego przeciwnika, żeby gracz musiał się męczyć i tyle. Jeśli pójdziemy sobie teraz dalej, tutaj ponownie będziemy progresować zaraz level, na początku możemy podejść w to miejsce. W tym miejscu Jiminy właśnie nam mówi, że tam mamy hotel Cat, możemy sobie na niego spojrzeć, ale też warto zapamiętać sobie to miejsce, bo tutaj będziemy musieli wrócić później. W tym miejscu mamy jeden ukryty przedmiot, po prostu pamiętajcie o nim, wrócimy tutaj później. No i idziemy dalej teraz. Tutaj ponownie mamy kolejną pułapkę, jest jeden przeciwnik, który leży na ziemi, po lewej stronie mamy przedmiot, ale jeśli spojrzymy na prawo, to mamy również gościa, który będzie do nas strzelał. I to jeszcze nie jest wszystko, niestety. Bo choć mamy jedną właśnie tutaj marionetkę, tam mamy jednego strzelca, to od razu po prawej stronie, przy tych schodach już widać kolejny świecznik. Czekamy sobie chwilę, wychodzimy, tylko żeby wziąć jego uwagę i cofamy się zaraz. I teraz możemy zająć się tym jego mościem. O nie, 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 ściana, ściana. Hello. I na ziemi podnosimy termit. Tam ponownie możemy od razu przejść, zawalczyć z tym piesełem. Albo możemy sobie ściągnąć jego uwagę właśnie kołem zębatym. Mimo, że większość kumpli stanie. My chcemy wziąć tylko uwagę samego pieseła. Możemy się wycofać jak najdalej. Pięknie. I wejdziemy sobie jeszcze na górę. Jeśli nie macie kół zębatych, bądź nie chcecie używać kół zębatych, warto sobie wejść tutaj po schodkach. Nie dość, że zdobywamy właśnie fragment samego ergo, też czeka nam właśnie tutaj sugeruje o tym, że możemy zrobić atak w dół. Czyli jeśli spadamy, naciskamy atak lekki, bądź też ciężki i atakujemy przeciwnika. Ten jeden właśnie, ta jedna marionetka właśnie siedziała tutaj zaraz pod nami. Tutaj zaraz znowu będziemy progresować, możemy jeszcze pójść na prawo. I na samym końcu, przy bramce, podnosimy narzędzie do awaryjnych naprawień niego. I to działa tak samo właśnie jak ostrzałka, po prostu nam naprawia broń. Ale robi to znacznie szybciej i daje nam cały pasek wytrzymałości. To jest fajne, żeby sobie ewentualnie gdzieś tam przypisać na jakiś pasek i w odpowiednim momencie gdzieś tam w walce z jakimś mocnym bossem, przypuśćmy, użyć. Jeśli boss jest szybki, to tylko tym zdążymy naprawić broń. Przechodzimy teraz dalej. Tutaj jeszcze kilku przeciwników mamy po drodze. I zaraz na dole przy pisełku podnosimy katalizator baśni. No i tutaj jak wejdziemy po schodach, to możemy sobie śmiało otworzyć bramkę. To jest właśnie ten taki słynny skrunt do pierwszego Stargazeru, kompletnie useless. Bo tutaj możemy przejść dalej i mamy zaraz kolejny Stargazer. Wielka paradna marionetka blokuje drogę do samego hotelu. Tu po lewej stronie mamy kukłę, na której możemy sobie testować ewentualnie obrażenia naszej broni. Mamy również fragment jasnego ergo. I mamy kupca. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures.
The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone, you can... Ten kupiec sprzedaje kilka ważnych rzeczy, mianowicie możemy kupić właśnie sobie dwie bronie, których na początku nie dostaliśmy, bo wybraliśmy jakąś tam konkretną klasę i musimy to zrobić, bo są achievementy za bronie specjalne wszystkie oraz za wszystkie bronie zwykłe. Musimy mieć każdą z tych broni, dlatego od razu kupujemy sobie w tym momencie bronie, żeby po prostu o nich nie zapomnieć. No i za resztę kasy również, jeśli chcecie, możecie podbić sobie level, aczkolwiek uważam, że nie ma sensu, weźmy sobie po prostu wszystkie ścierliwa oraz wszystkie ogniwa. Ścieliwo elektryczności daje nam po prostu buff na broń na jakieś tam, na kilka sekund, tam kilkanaście. A rzucane ogniwo to jest właśnie taki termit, tylko również zadaje obrażenia błyskawic. W tej grze mamy trzy różne rodzaje przeciwników. Mamy marionetki, które są wrażliwe przede wszystkim na elektryczność, błyskawice, truchła, które są wrażliwe na ogień, i mamy właśnie jeszcze ludzi. Tak, są ludzie, możemy z nimi walczyć i ludzie są wrażliwi właśnie na kwas. Dlatego te trzy elementy są bardzo ważne i warto kupować w każdym momencie, kiedy mamy tylko okazję, jakieś tam bomby, czy też właśnie ścierliwa, które nakładają nam jakieś tam efekty na broń. Ścierliwa może nie do końca jest sens kupować, bo w późniejszym momencie będziemy mogli ulepszyć swoje ostrzałki i ona da nam właśnie jakiś tam efekt buff, który będzie nawet dłuższy. Ale mimo wszystko na początku warto to kupić, bo zobaczycie zaraz, jak łatwo pokonać pierwszego bossa. Bez tych ścierniw, czy też bez samych ogniw, byłoby znacznie ciężej. Od razu sobie możemy to przepisać właśnie na pasek. Może być tutaj, nie ma znaczenia. I do tutaj tego paska normalnego przypiszemy sobie rzucane ogniwa. Jeszcze w sumie można było odpocząć przy samym Stargazerze, żeby zregenerować estusy. I zanim jeszcze wejdziemy na górę zawalczyć z bossem, to przejdziemy na lewo. Tutaj mamy jeszcze jedną notatkę. Marionetka paradna. Tutaj pojawi się straszliwa marionetka, która tchnie życie w paradę. Oto i Tambur Major, niezwykły model paradnej marionetki z pracowni, powstały dla uczczenia wielkiej wystawy. Dzień dobry, jestem Tambur Majorem, lubię śpiewać i maszerować wraz z ludźmi. Temu Tambur Majorowi nadano takie gabaryty na cześć wielkiej wystawy, poznajcie jego urok w przededniu zbliżającej się imprezy. To jest właśnie nasz pierwszy boss, Tambur Major. Całkiem spora marionetka, która w pierwszej fazie jest kompletnie banalna, w drugiej zaczyna się robić troszeczkę ciężej, ale również nie jest jakoś super ciężka. No i jeśli przejdziemy sobie przez bramkę, to walczymy z Tambur Majorem. Zanim jednak do tego przejdziemy, krótki biron. Pierwszym naszym bossem, moi drodzy, jest Tambur Major. Jest to sporej wielkości marionetka, która ma dwie fazy. Drugą fazę rozpoczyna mniej więcej w połowie i wtedy staje się troszeczkę bardziej chaotyczna. W pierwszej fazie ma kilka ataków, które możemy albo uniknąć, albo deflektować i są one dosyć wolne. Pierwszym atakiem będzie uderzenie po prostu łapką. Pojawią się iskry na jego lewej łapce, uderzy nas i przy samym końcu możemy śmiało zdeflektować i uderzyć go w tym momencie. Jeśli będziecie właśnie deflektować, to starajcie się uderzać raz maksymalnie, bo potem zaraz zacznie robić kolejny atak i znowu musimy się przygotować po prostu na deflektowanie. Może nas również zaatakować pazurami, podniesie obie łapki do góry i w pewnym momencie uderzy w ziemię. Również deflektujemy, atakujemy kilka razy. I najlepszym atakiem właśnie, po którym możemy zaatakować kilkukrotnie nawet, jest bieg w naszą stronę. On się rozpędzi, będzie biegł tak jakby przez chwilę do nas, jak tylko się rzuci, to po prostu unikamy raz na bok, na prawo. Po uniku możemy śmiało go atakować kilka razy, jak dopiero będzie jeszcze wstawał z ziemi i najczęściej po prostu w tym momencie również go lekko tam zestunujemy. Jest jeszcze jeden czwarty atak, to jest takie krótkie combo, użyje również swojej łapki, tylko nie pojawią się iskry. I zaraz po tym zaatakuje nas atakiem furii. Ten atak możemy zblokować, bądź też właśnie sparować i od razu się wycofujemy do tyłu, jak najdalej. Nie musicie wtedy przejmować się deflektowaniem, on uderzy w ziemię i możemy go dalej atakować próć. Ważna kwestia, w walkach z bossami, jeśli uderzymy właśnie silnym atakiem, gdy pojawi się biały pasek zdrowia, to musimy ustawić się w konkretnym miejscu, żeby zadać cios krytyczny. Nie w dowolnym, tylko dokładnie w tym czerwonym miejscu, które pojawia się na ziemi. No i przechodzimy do drugiej fazy. On na początku weźmie koszyk w łapkę, rzuci nim w ziemię i zaraz zacznie sobie z głowy wyciągać młot. W tym czasie możecie go atakować jak najbardziej i warto to robić, bo możecie go lekko zestunować, ale nie będziecie mu zadawać zbyt dużo obrażeń. I w tej fazie staje się nieco bardziej skomplikowany. Jest bardziej chaotyczny, jego kombosy mają więcej ataków. Przygotujcie się na deflektowanie, bądź też unikanie czterech ataków nawet jednocześnie i też będzie miał kilka nowych ataków furii, które możecie właśnie zdeflektować, bądź też od nich uciec, tylko jest to dosyć szybkie. W tej również fazie, jeśli odejdziemy od niego daleko, będzie cały czas do nas dobiegał i atakował nas od razu młotkiem. Przygotujcie się, bo będzie follow-upował jeszcze jednym ciosem.
musimy deflektować dwa ataki. Dlatego też kupiłem te ścierniwa. Bo jeśli na początku drugiej fazy praktycznie odpalimy ścierniwo, to ta druga faza nie istnieje. Dosłownie zabijemy go bardzo, ale to bardzo szybko. No to co, moi drodzy, zacznijmy. Zobaczmy, jak to będzie. Pamiętajcie o tym, że baśniowy kunszt w właśnie szabli czy też innych broniach jest naprawdę mocny i warto go używać. W drugiej fazie sobie tego użyjemy na spokojnie, żeby jak najszybciej właśnie pokonać tego przeciwnika. Bo pierwsza faza jest prosta. Deflekt bądź unik i atak. Deflekt, unik, atak. Co chcecie, wybierajcie sobie. Bardzo często te jego ataki są dosyć przewidywalne, dosyć proste do uniknięcia czy też do deflektowania. W drugiej fazie jest po prostu bardziej chaotyczny. Od razu na samym początku do niego podbiegamy, możemy go uderzyć, przygotujcie się na deflekt bądź unik. Deflekt i silny atak na przykład. Deflekt będzie uderzał atakiem furii, bo nie było iskier. Odchodzimy, atakujemy znowu. Deflekt, atak. Deflekt, atak. Deflekt, będzie atak furii, nie było iskier. Atak. Deflekt, atak. Pamiętajcie, nie atakujemy od razu śmiercionośny cios, tylko na początku zaatakujemy go kilka razy. No i możemy walnąć właśnie kryta. Odpalamy sobie ostrzałkę w tym momencie. Błyskawicy. On będzie właśnie teraz ściągał koszyk. Przechodzimy na prawo. Atakujemy go i do fabrykadała. I przygotujcie się, bo zaraz będzie atakował. Raz. Dwa. Trzy. Atakujemy. Raz. Dwa. Trzy. Baśniowy kunszt. Silny atak znowu. Raz. Dwa. Trzy. Jeśli chcecie, możecie użyć rzucanego ogniwa za 598 i mamy po tambur majorze. Proste? Mam nadzieję, że proste. Po jego pokonaniu otrzymujemy kwarc, który pozwoli nam wbić potem umiejętności na naszej postaci oraz większe ergo. Ergo tambur majora. Daje nam 5000 ergo, ale nie warto tego używać. Nie używajcie tego, jeśli chcecie zdobyć platynę. Pamiętajcie, bo musimy zdobyć specjalne bronie. Z każdej duszy, czy też z każdego ergo większego właśnie bossa w tej grze, możemy zdobyć broń. Potrzebujemy wszystkich. Nie używamy tego, zostawcie sobie to. Mimo, że daje to 5000 i może was to kusić, spokojnie, naprawdę... Te ergo możecie zdobywać w dosyć szybki sposób, nie ma sensu tego zużywać. No i mamy jeszcze oczywiście kwarc, część aktywujących zdolności na PNP. Mamy oddzielne drzewko umiejętności, do którego przyjdziemy dopiero później, bo jeszcze chwilowo nie możemy aktywować zdolności na PNP. Jak widzicie, ta walka naprawdę staje się prosta, gdy faktycznie weźmiemy sobie pod uwagę kilka rzeczy. Raz, błyskawice działają genialnie na każdą marionetkę. Jeśli odpalicie sobie w ogóle, moi drodzy, ścierniwa na samym początku walki, to będzie turbo łatwo. Pamiętajcie, że macie tylko 3 sztuki, handlarz już więcej nie sprzedawam w tym momencie. Dlatego też zdecydowałem się użyć właśnie ścierniwa w drugiej fazie, bo jeśli przejdziecie przez pierwszą fazę bez straty HP, jakiejś tam większej, to raczej w drugiej, jak odpalicie sobie ścierniwo, będzie naprawdę prosto. Nie stracicie żadnych ogniw pulsu, będziecie mieli się czym leczyć i możecie śmiało go ze ścierniwem, czy też samymi rzucanymi ogniwami dosyć szybko pokonać. I wydaje mi się, że raczej ta taktyka będzie działać u każdego z was. Możemy iść dalej teraz. Musimy dojść do samego hotelu Krat. Po lewej stronie jeszcze przy wozie podnosimy katalizator baśni. I zaraz przy drugim wozie z tyłu zgarniamy jeszcze fragment swojego ergo. Warto też wspomnieć, że podczas walki, moi drodzy, widać było, że marionetka coś do nas mówi, ten tambur major. Były takie napisy, które były lekko zamazane, nie było widać dokładnie, o co mu chodzi. To jest wątek na później, bo na razie jeszcze nie możemy rozumieć tych marionetek i dopiero w nowej grze plus będziemy w stanie przeczytać, co dokładnie do nas mówią. Nie przejmujcie się tym, nie jesteśmy w stanie w normalnej grze ogarnąć, o co im chodzi. Marionetka nie wejdzie. Do hotelu Krat nie może wejść żadna marionetka. My jesteśmy marionetką, ale my również jesteśmy specjalną marionetką. Hotel Krat, największy luksus, jakiego kiedykolwiek doświadczysz. Chodźmy na górę. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Musimy skłamać na czerwono, aby wejść. Na czerwono, bo mamy w tej grze wybór. Możemy albo kłamać, albo mówić prawdę. Jak to prawdziwy Pinokio mógł faktycznie kłamać. I to jest ważne, bo jeśli chcemy zdobyć platynę, musimy właśnie przejść grę kłamiąc, ale też musimy przejść grę mówiąc
całkowicie prawdę. Pierwszy wybór nie ma kompletnie znaczenia. Musimy skłamać, bo inaczej po prostu nie wejdziemy do hotelu i nie będziemy w stanie progresować gry. Za chwilę wam to pokażę. Na początku jeszcze z lewej strony możemy przejść do samego końca, przed samym wejściem i tu podnosimy fragment swojego ergo. Pójdziemy sobie jeszcze na prawo, tam jest też jeden naprawdę mega przydatny przedmiot. Zaraz koło fontanny. I jest to księżycowy kamień Noviu, czyli po prostu tytanitowy odłamek, tak jak w Soulsach. Możemy dzięki nim ulepszać bronie zwykłe. No i teraz możemy wejść do hotelu. Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? I teraz mamy opcję właśnie wyboru. Po raz pierwszy możemy powiedzieć prawdę, bo skłamać. Możemy powiedzieć, że jesteśmy marionetką, bądź też człowiekiem. Nie podoba mi się to, że akurat mamy wybór czasowy. Jeśli powiem prawdę, że jesteś marionetką... Puppets are a constant source of trouble. The hotel forbids all outside puppets. Please leave the premises. To niestety do środka wejść nie możemy. Pierwszy wybór zawsze musi paść na to całe kłamstwo, żeby ogarnąć, czym jest ten cały system. Welcome to... Jestem człowiekiem. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Krat. Ponownie otrzymaliśmy tę informację o Wielkim Przymierzu. I moje sprężyny, czy też nasze sprężyny reagują. Za każdym razem, gdy będziemy mówić kłamstwo, nasza postać się coraz bardziej staje człowiekiem, bo według prawa marionetek, czyli Wielkiego Przymierza, marionetki nie mogą kłamać. A my jako jedyni, z racji tego, iż jesteśmy specjalną marionetką, możemy kłamać, przez co również stajemy się po części człowiekiem. To się wszystko wyjaśni oczywiście później. Możemy wejść do środka. To find you. You must have questions. Geppetto will have answers, but we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. I możemy wbijać teraz poziom u samej Zofii. Teraz Sofia jest jedyną właściwie postacią, która może nam podbić jakieś tam statystyki do naszej postaci. Obecnie podbiję sobie jeszcze potencjał do punktów 10, potem zacznę pakować już statystyki ofensywne. Na razie jeszcze na samym początku aż tak dużo statystyk ofensywnych nie potrzebujemy. Nasze broni tak są obecnie na bardzo niski poziom, też te skalowanie nie będzie aż tak mocne, przez co też nie otrzymujemy zbyt dużego bonusu. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Otrzymujemy zegarek Faz Księżyca. Pozwala właśnie zegarek wracać nam do Stargazerów, czy też do samego hotelu Krat. Nie tracimy przy tym dusz, więc spokojnie możecie używać go dowoli. Jeśli chcecie szybko się wrócić, śmiało. No i moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Samym hotelem Krat, czy też samymi NPC-tami zajmiemy się dopiero w przyszłym odcinku. Na razie jeszcze nie będziemy tego ruszać, tych dialogów tutaj trochę jest. I pamiętajcie, jeśli chcecie zdobyć platynę, musicie ze wszystkimi gadać, bo inaczej pominiecie questy. Questy są ważne, bo dają wam płyty przede wszystkim. Płyty, które są potrzebne właśnie do zdobycia achievementu.
sprzętu oraz potrzebne są również, żeby zdobyć jedną specjalną, ukrytą broń, która również powinna się liczyć do achievementu. Tak mi się wydaje, bo jest to specjalna broń, ale mimo wszystko... Z tym akurat nie jestem pewny, bo jest to broń ukryta, ale nadal zalicza się do kategorii specjalnych, więc raczej potrzebna jest do achievementu. Tak czy inaczej, moi drodzy, z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzu, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. Jeśli macie jakieś pytanie, śmiało również napiszcie w komentarzu. I od przyszłego odcinka zaczniemy sobie już oficjalnie Lies of P. Jeszcze raz dzięki i na razie, trzymajcie się, cześć.